Cześć, mam na imię Agnieszka, mam 14 lat. Jestem Paulina. Zdecydowaliśmy się na udział w Wulkanie, ponieważ chcieliśmy poznać nowych ludzi i wolontariuszy, którzy pracują w innych dziedzinach wolontariatu. Poza tym lubimy wyzwania i nie boimy się żadnej trudności. Nasz projekt polega na tym, że pokazujemy innym, w jakich dziedzinach mogą się odnaleźć w wolontariacie. Jak można pomagać nie tylko w szkołach, nie tylko w schroniskach, tylko można w stowarzyszeniach jakichś. Mam na imię Paulina Stachowska i jestem koordynatorem grupy Agnieszki i Pauliny z Leszczyńskiego Banku Żywności. Moja grupa projektowa sprawuje się bardzo dobrze. Dziewczyny są bardzo chętne do pracy, są bardzo zaangażowane w swój projekt i widać, że wkładają w to wiele serca. Inicjatywa dziewczyn polegała na cyklu warsztatów, między innymi na warsztatach kulinarnych z seniorami oraz na grach i zabawach podwórkowych dla dzieci młodszych. Chcemy właśnie włączyć do wolontariatu seniorów, bo nie tylko młodzi ludzie mogą w wolontariacie specjalizować się, tylko też seniorzy. Udział w projekcie dał nam więcej dystansu do siebie, zabawy i pokazał, że wolontariat to jest ciężka praca, w którą trzeba po prostu włożyć dużo serca, no i trzeba mieć przede wszystkim do siebie szacunek. Moją inspiracją jest moja mama, która pracuje w Stowarzyszeniu Leszczyńskim Banku Żywności. Wzoruję się na mojej przyjaciółce Agnieszce, bo ona też pomaga dłużej niż ja i zawsze mogę brać właśnie z niej przykład. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z dziewczynami i liczę, że w przyszłości dziewczyny dalej będą tak bardzo chciały brać udział w wolontariacie i udzielać się na korzyść społeczeństwa.